Czy potrzebujesz modlitwy o uwolnienie? Modlitwy pięciu kluczy. To jest bardzo konkretny model modlitwy, w którym przechodzimy przez oddanie się Jezusowi, przez przebaczenie, wyrzeczenie się zła i najważniejsze, przyjęcie błogosławieństwa Ojca. A zatem, jeśli jesteś w sytuacji, że osacza cię pokusa, czyli masz taki moment, że jesteś bezradny, bezsilny wobec pokusy, które przychodzą, to jest model modlitwy, którego potrzebujesz. I będzie skuteczny dla ciebie, bo tak jest nasze doświadczenie. Jeśli masz w życiu sytuacje, w których ci jest cały czas ciężko przebaczyć, to jest model modlitwy dla ciebie. Jeśli czujesz jakiekolwiek sieroctwo, samotność w sercu, możesz być w małżeństwie, ale w sercu doświadczasz cały czas bycia samemu, to jest model modlitwy dla ciebie. Dlatego, że finał modlitwy pięciu kluczy to błogosławieństwo Ojca, żeby nie być sierotą, ale być w Bogu. Jeżeli to jest dla ciebie, to nie zwlekaj. Po co zwlekać? Lepiej doświadczyć takiej modlitwy i być człowiekiem wolnym. Człowiekiem, który doświadcza trudów, ale w tych trudach jestem w łasce Bożej, jestem usynowiony. Mam Ojca, który się o mnie troszczy i który za mnie bierze większość ciężarów. Zachęcam Was do tej modlitwy, jeśli uważasz, że to jest modlitwa dla ciebie. A w kolejnych odcinkach powiem, jak się do tej modlitwy przygotować i jak się zapisać.